imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który wspomożył mnie na ojcie. Niech Pan błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Razem z wszystkimi pragnę podziękować jeszcze raz księdzu biskupowi Łukaszowi za wygłoszoną homilię, przede wszystkim za modlitwę i za to, że przyjął nasze zaproszenie, aby wygłosić, przeżyć rekolekcję z naszymi kapłanami. Konferencja Episkopatu Polski, księża biskupi w Polsce teraz przeżywają w tych dniach właśnie swoje rekolekcje na Jasnej Górze. Ksiądz biskup Łukasz jest Paulinem. To jest, można powiedzieć, jego dom. Tam, gdzie jest nasza Matka Boska Bełska. Ale przybył tutaj do nas, również do Lwowa, gdzie w tym miejscu Matka Boża została obrana na królowę korony Polski. Księże biskupie, bardzo serdecznie dziękuję za też tą odwagę, bo niewielu jest chętnych tutaj, żeby przyjeżdżać do nas. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję już w imieniu wszystkich nas kapłanów za modlitwę i za te duchowe konferencje, które będziemy słuchać. Także na Twoje ręce pragnę podziękować całemu Kościołowi w Polsce, Konferencji Episkopatu Polski, za solidarność z Kościołem katolickim, z narodem ukraińskim, za tą szeroką pomoc humanitarną, która tak płynie szerokim strumieniem do Ukrainy, a przede wszystkim za tę modlitwę zanoszone każdego dnia. Moi drodzy, słyszeliśmy na początku o księdzu dyrektorze Tadeuszu, o księdzu także Benedykcie, księdza dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam. Nie muszę przedstawiać, wszyscy go znamy, wszyscy go może słyszeli, często może nie znamy go z widzenia, dlatego dzisiaj jest dla nas wielka okazja, żeby nie tylko go usłyszeć, ale także go zobaczyć. I pragnę jemu podziękować za tę wieloletnią taką przyjaźń, tą braterską, kapłańską, jeszcze w czasach, kiedy byłem w Rzymie, bo często przyjeżdżał do Ojca Świętego Jana Pawła II, bo się święty różne rzeczy słyszał Radio Maryja i zawsze chciał słyszeć taką prawdę od Ojca Tadeusza. Wiele razy był na spotkaniach i tutaj, kiedy ja przyszedłem na Ukrainę, zawsze mi towarzyszył modlitwą, dobrym słowem, dobrą radą. Mówi, że to sanktuarium Jana Pawła II jeszcze nie jest takie, o jakim on myśli. I zawsze coś tam podpowiada, żeby ono było piękniejsze. Bo wiemy, że ksiądz dyrektor ojciec Tadeusz nie tylko założył te piękne dzieła ewangelizacyjne, ale także uniwersytety, inne rzeczy. Przede wszystkim wybudował piękne sanktuarium Matki Bożej Pokoju, ewangelizacja także Jana Pawła II. I myślę, że kiedy wojna się skończy, kiedyś na pewno tam się również wybierzemy. Więc Ojcze Tadeuszu, dziękuję za tę całą stałą modlitwę w Radiu Maryja, z którą łączy się cały świat. Po każdego dnia modlicie się o pokój w Ukrainie, o to, byśmy mogli jak najszybciej żyć w bezpieczeństwie i za tą pomoc humanitarną, do której właśnie też każdego dnia wzywasz cały Kościół w świecie, nie tylko w Polsce, ale na świecie. I za to jesteśmy bardzo Tobie osobom, które Ci towarzyszą tutaj i w Polsce, wszystkim współpracownikom serdecznie Bóg zabrać. I prosimy o jedno słowo do nas. O! Może najpierw taki test, czy ktoś jest tutaj, kto słucha Radia Maryja, czy słyszał. Taki teraz test. Niech będzie Bóg, Pan Jezus Chrystus, na wiele zawsze dziewica. Teraz zawsze. Alleluja i do przodu. Słowo. No właśnie, Alleluja.
wynikam. I do przodu. No właśnie. Ale to widzę, że księże kanonicy najmocniej to powiedzieli. Także gratulacje przede wszystkim ekscelencjo, kochani księża, wszyscy siostry, świeccy. Ja z takim onieśmieleniem tu staję któryś raz. Ta katedra, tu każdy kamień mówi. To jest niezwykłe świadectwo. Świadectwo dla całego Kościoła, nie tylko polskiego, nie tylko ukraińskiego. Dla całego Kościoła i świata. I teraz też. I życzę wam wszystkim, kanonikom nowym gratuluję, starszym również. Gratuluję, bo to nie jest ozdoba tylko. To jest wyraz, nawet ten kolor, to jest taki bliski krwi. Trzeba dawać świadectwo. Życzę siły do dawania świadectwa. Teraz szczególnie dajecie świadectwo, ale niesiecie tę pałeczkę, przejęliście od innych. Gdyby Damiry mówił tego królewskiego kościoła, królewskiej katedry, gdyby mówił te wszystkie kościoły, ziemię pod tą szerokością geograficzną. Mówi tylu świętych, tylu męczenników, ale myślę, że ksiądz prymas Wyszyński, już błogosławiony, mówił: męczeństwo białe może więcej kosztować niż męczeństwo krwi. I wy jesteście właśnie świadkami. I życzę, żebyście wytrwali w tym białym męczeństwie. Potrzebne jest to świadectwo bardzo, bo wszyscy patrzymy, również w Polsce. Patrzymy. Ja byłem dorosłym, byłem chłopakiem, byłem klerykiem. I jak tam z kościołem mówili: katedra we Lwowie jest otwarta, ona żyje. Były takie kościoły, które były otwarte. A teraz przychodzi inny komunizm. Kiedyś szedł ze wschodu, a teraz ze wschodu i z zachodu. I może tu jeszcze trzeba więcej siły i wytrwałości. Tego życzę z całego serca i o to się modlimy. A właściwie to jeszcze muszę powiedzieć, że jest ojciec Benedykt tu ze mną. Mógłby się pokazać tutaj, ojcze. Ojciec to przynajmniej wygląd ma ładny i nie tylko. Nie ojciec się pokaże. A ojciec pracował wiele lat. Byłem w Związku Radzieckim, tam i w Kazachstanie. Pokaż się, ojcze. A ja jeszcze jestem z księdzem. Ale ojcze, chodź tu wyżej, wyżej, chodź. Księże Tomku, przyjechaliśmy w trójkę. Ksiądz Tomek z diecezji dobieczyńskiej, ksiądz diecezjalny. Przywiózł organy gdzieś, też to mierzę. No. Też przywoził różne, szuka pomocy, organizuje. Może teraz przez diecezję, archidiecezję, może coś przywiezie, tutaj przekaże. Niech się ksiądz pokaże też. Muszę powiedzieć, że on jest, chodź tu ksiądz, chodź. Ja wiem, że ksiądz jest wyższy ode mnie i większy, to wie, że tak. Ksiądz jest również duszpasterzem, robi doktorat. Ksiądz jest duszpasterzem leśników, myśliwych.
też i buduje kościół w Puszczy Białowieskiej. W tym miejscu, gdzie kiedyś oddawali kult bożkom i ludzi tam oddawali na ofiary, który w XVIII wieku. Tam właśnie, tam czuć tego jeszcze, tego złego ducha, jakby tam kościół z Matką Bożą Fatimską. Tak, i tam robi też takie miejsce pamięci wybitnego człowieka, pana profesora Jana Szyszki. Wybitny profesor, wybitny minister. Także jesteśmy tu razem i dziękujemy za nasze świadectwo. Księdzu arcybiskupowi dziękuję z całego serca za jego życzliwość od samego początku, gdy pierwszy raz żeśmy się zobaczyli. Tam w Rzymie. Ty wiecie, że różnie to bywało, ksiądz. Ja wiem, że ksiądz jest diecezjalny, to tak swoimi drogami łatwo. W zakonie to był uchazami, a tam biskupa słucha. W każdym razie, tak. W każdym razie przerwał mi wątek. Ale nie wiem, ja wiem. Proszę? Tak, wiem, że ksiądz był życzliwy, ale wtedy był sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II. Ekscelencjo, Bóg zapłać za tą niezwykle taką, powiedziałbym, delikatną życzliwość, ale bardzo szlachetną. Ksiądz arcybiskup chyba sobie nie wyobraża, jak to było ważne. Pamiętam każde słowo, również to słowo przy Ojcu Świętym, gdy leżał już w bazylice świętego Piotra. Ksiądz arcybiskup nie pamięta. Tam był z mama, była obok i siostra. Pamiętam na lotnisku, na Okęciu, czy później na lotnisku w Rzymie. To były takie momenty, kochani, jak się jest takim uderzonym z różnych stron, człowiek nie wie, co robić, wycofać się, czy jak. I tu jest jedno spojrzenie, jedno słowo, ono bardzo dużo potrafi zrobić. To jest to, co Sienkiewicz mówił, czy Prus. Mówił, trochę węgla porusza statek, a trochę serca człowieka. Mieć serce, również kapłan to kapłan. To jest wzmocnione serce. I za to bardzo wielkie dzięki. Cieszę się, że dzisiaj tu jestem. Byłem na święceniach biskupich, których udzielał księdzu arcybiskupowi Ojciec Święty Benedykt XVI. Byłem tu nie jeden raz i dziękujemy, że ksiądz arcybiskup bywa czasem u nas też. Bóg zapłać za to i za każdy gest. No, chcielibyśmy naprawdę co tu zrobić, żeby jak najwięcej pomóc Kościołowi w takiej sytuacji. Jak księże dajecie radę? Boże mój. Tylko podziwiać was trudno naśladować. I dalej trwajcie. Trwajcie, dawać świadectwo, mądre mądrości. Alleluja i chwała. To już troszeczkę lepiej. Ale świeckich nie słyszałem. Alleluja i chwała. Tak nie oglądać ani Boga, ani w tył, i nic. Jak biją nas, to błogosławić i powiedzieć, Panie Jezu, Ty się nimi zajmij i do przodu. Bóg zabrał.